Dzień dobry Państwu witam serdecznie. Na wstępie powołam się na pierwsze ze źródeł do dzisiejszego vloga, żeby nie było wątpliwości, iż informacja pochodzi z wiarygodnego mainstreamowego źródła i tytuł jest jak najbardziej adekwatny. Drodzy Państwo, Media Room Papu, czyli Media Room Polskiej Agencji Prasowej, tytuł artykułu z działu Polityka i Społeczeństwo. Opowiadamy się za Unią Polsko-Ukraińską. Wspólna deklaracja polskich elit politycznych. W zasadzie ten tytuł mówi już wszystko. Zaraz sobie przeczytamy cały artykuł, cały wpis, ale najpierw jeszcze dla niedowiarków przytoczę konkretny opis, czym jest PAP Mediarum. PAP Mediarum to należący do Polskiej Agencji Prasowej, portal udostępniający dziennikarzom i redakcjom komunikaty i informacje prasowe, jak również treści redakcyjne opracowane przez PAP w ramach projektów finansowanych przez instytucje i korporacje. I tutaj jest kontakt do redakcji, do działu handlowego, do działu obsługi medialnej, zarówno mailowy, jak i telefoniczne. Można się z nimi drodzy państwo skontaktować i PAP jako polska agencja prasowa jest instytucją jak najbardziej państwową. co bardzo ważne jest, żeby podkreślić, że tutaj nie mamy do czynienia z czymś czego politycy rządzący polską nie mogliby zablokować, gdyby chcieli zablokować. Tak jakoś mi się wydaje, a już na pewno, bo to wcześniej to była moja opinia, a teraz już na pewno nie wierzę w to, że Państwowa organizacja działa pod górkę rządowi. No, jakoś w to nie uwierzę. Drodzy Państwo, czytamy sobie artykuł, czytamy wpis. Dnia 12 kwietnia 2022 roku w godzinach 15.55, 17. 35 w ramach siódmej edycji Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach odbył, odbył się panel dyskusyjny: Europa w poszukiwaniu przywództwa. W trakcie panelu padła deklaracja powtarzana przez wszystkich uczestników. to moment na utworzenie Unii polsko- ukraińskiej. Zgodnie za e, postawioną. E, przepraszam, zgodnie za postawioną deklaracją przez prezesa PSL Władysława Kosiniaka Kamysza, tak, tego Władysława kosiniaka Kamysza z PSL-u, szefa PSL-u, tej partii, która według aktualnych sondaży raczej nie wejdzie do następnego sejmu. Choć dla uczciwości trzeba przyznać, że już. Ta partia miała takie sondaże, które wskazywały, że trafi do politycznego niebytu i jakoś nie trafiła. Ale tego Władysława kosiniaka Kamysza, który y, jeszcze dwa lata temu wydawał się być całkiem sensownym politykiem, chcącym y, budować takie centrum, że się tak wyrażę, taką centrową partię. No a potem, jakby to ładnie powiedzieć, no, przyszedł COVID, i w tym covid pan. Władysław Kośniak-Kamysz na początku zachowywał się dość racjonalnie, a potem mam wrażenie, że on niebezpiecznie poszedł w stronę zamordyzmu. Takiego, Takie przynajmniej jest moje odczucie. Że taka była wewnętrzna przemiana pana Władysława Kośniaka-Kamysza. Pamiętam, jak jeszcze na początku, przed wyborami, gościł tutaj u mnie na kanale no i mówił takie naprawdę sensowne rzeczy również a propos COVID-a, że to wcale nie musi być źle i tak dalej. Na no, potem już go nie było, a właśnie w stronę takiego zamordyzmu jego wypowiedzi, w mojej ocenie, zaczęły bardzo mocno ewoluować. Ale nie, drodzy Państwo, gdyby to był tylko Władysław Kośniak kamysz PSL, to według sondaży jakieś 4-5% poparcia, to, to nie, to w ogóle nie byłoby problemu. Tam byli politycy z większości partii politycznych, drodzy Państwo. Tych, które oczywiście są w Sejmie. I przeczytajmy jeszcze raz. Od początku ten akapit. Zgodnie za postawioną deklaracją przez prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza pozostali uczestnicy zwracali uwagę na znaczenie utworzenia ewentualnej Unii. Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. Elski, poseł Maciej Gdula z nowej lewicy, czyli już mamy PSL oraz lewicę. Prezes porozumienia, czyli pan Gowin, to już jest były koalicjant PiSu oraz Czesław Bielecki. Z aprobatą wypowiadali się o takim pomyśle. I teraz pan Czesław Bielecki. Tutaj jest tak po prostu napisane Czesław Bielecki, ale w innym źródle, na który za chwilkę. Będziemy się powoływać. Tym razem już będzie wpis po angielsku na Twitterze takiej, takiego portalu Wyszehrad24, który się bardzo, bardzo mocno rozszedł. W chwili, w której nagrywam ten vlog, on ma już. Już ponad 5000 polubień, ponad 800 cytowań tweeta i ponad 1500 tweetów podanych dalej, to jest bardzo dużo. I to cały czas rośnie. Na razie to nagrywam ten vlog. screenował będę później, więc być może jak tutaj Państwo będziecie widzieć tego screena, to być może to już będą większe cyfry, więc proszę, żebyście nie mieli do mnie pretensji. Ale na pewno tyle. No i tutaj w tak zwanym w, w tym czytamy, że pan o panu Czesławie Bieleckim pis associated politician, pis associated. Co to znaczy pis associated? To znaczy formalnie nie będący pisowcem, ale bardzo mocno z pisowcami skoligacony. O, ja to tak przynajmniej rozumiem. A jednym z tych ludzi, którzy podali dalej tego tweeta, w ogóle dzięki temu ja się w ogóle dowiedziałem o tym tweetie, był wpływowy polityk Solidarnej Polski, którego mam po prostu, którego obserwuję, więc, więc zauważyłem, jak on to podał dalej, to zobaczyłem u niego na wallu. Czyli mamy tak, byłego koalicjanta PiSu, pana Gowina, prawda, obecnego koalicjanta PiSu, Solidarną Polskę, Popierającą w tym sensie, że podał dalej tweeta ich, ich, polityk, ich polityk wpływowy, więc, więc chyba popiera, ale go tam na tym nie było. Tam był tak, tam był, um, tam był były koalicjant pis tam był polityk associated z pis tak? I był i, i z opozycji. <laughs> to w zasadzie brakowało z tej takiej liczącej się. To w zasadzie brakowało Platformy Obywatelskiej, do no chyba, że ten pan Marszałek marszałek Województwa, Województwa, który tam jest, pan Ryszard Przybylski z Platformy, Cezary Przybylski z Platformy Obywatelskiej. Przy, pozwolę sobie sprawdzić to tak na szybko. Silezja to jest Dolnośląskie. Słuchajcie. Z jakiej on jest partii, no nie są to niby bezpartyjni samorządowcy, tak? Niby bezpartyjni, ale, ale tam pisowcy przynajmniej oskarżali ostatnio ci tych bezpartyjnych, że oni są jakoś tą platformą z No, w to nie będziemy wchodzić. W każdym razie widać, że to bardzo szeroko politycznie idzie. I drodzy Państwo, nie ma przypadków. Takie rzeczy nie dzieją się przypadkowo, zwłaszcza, że ktoś. Podał to do, do papu, czyli do polskiej agencji prasowej. No nie po to podali to do papu, żeby to wyciszyć, tylko po to dodali, podali to do papu, żeby to nagłośnić. I prawdopodobnie w chwili, w której oglądacie ten vlog, bo pewnie puszczę go już po świętach, żeby. albo przynajmniej w śmigu z dęgu, już tak wieczorkiem. No to już pewnie macie artykuły nawet na ten temat. Zaraz sobie będziemy to komentować, ale najpierw bierzmy faktografię. Czyli jest tak, politycy z prawie całego, prawie całego, ale prawie całego przekroju sceny politycznej zgodnie stwierdzili na, na, na konferencji takiej, na panelu konferencyjnym, zrobili wspólną deklarację cie że opowiadają się za unią polsko-ukraińską. jeszcze raz przeczytajmy ten tytuł. Opowiadamy się za Unią Polsko-Ukraińską. Wspólna deklaracja polskich elit politycznych. Tutaj ten tytuł nie pozostawia wątpliwości. Wspólna deklaracja polskich elit politycznych. Całych elit? To znaczy rozumiem, że tutaj jest trochę tak, na tej zasadzie, jak, jak czasem w reklamach, że na przykład, jakaś książka dostępna w dobrych księgarniach. Taka, takie puszczanie oka, że jeśli w jakiejś księgarni nie ma, nie ma tej książki, znaczy, że to jest niedobra księgarnia. Jak samo tutaj. Jeśli nie popierasz tej Unii Polsko-Ukraińskiej, to nie jesteś elitą polityczną. Taki wyrzucasz się poza nawias. Ja to tak rozumiem, że taka jest narracja, bardzo niebezpieczna narracja, wykluczająca. Ciekawe właśnie, że taka wykluczająca narracja jest u polityków, na przykład Lewicy, którzy przecież tą inkluzywność, czyli zaprzeczenie nie, nie, nie wykluczania, no mają na sztandarach. Poczytajmy sobie jeszcze dalej, bo tam jest jeszcze. Zaraz będziemy w ogóle ten wpis tego Wyszehradu czytać i będziemy jeszcze go sobie komentować. Bo to jest, drodzy państwo, włos się na głowie jeży. Wydaje mi się, że o takich rzeczach to powinien zdecydować naród w referendum. Tak mi się wydaje. A nie politycy, politycy, wydawać wspólną deklarację polskich elit politycznych. Zwłaszcza, że nie mam wątpliwości, że takie ruchy są sądowaniem opinii publicznej. To jest taki balonik sądujący. Dlatego to zrobili politycy, powiedzmy, drugiego, trzeciego sortu, a nie właśnie pan Morawiecki, pan Kaczyński, czy tam pan Tusk, Donald, czy tam tylko tacy mniej znani, żeby jak się ludzie wkurzą i ludzie powiedzą: Nie, co wyście, wyście od, odpierdzielili, tak nie można, za naszymi plecami takie rzeczy. To oni powiedzą, nie no, to się tam wygupiło kilku ludzi, oni w ogóle nie mieli upoważnienia. Na pewno nie mieli upoważnienia, Ta, to, to były prywatne wypowiedzi tam pięciu kolesi. Oni wcale nie mówili w imieniu całych elit politycznych Polski. Natomiast jeśli nie będzie oburzenia, jeśli będzie na to zgoda, jeśli wyczu albo przynajmniej jeśli nie będzie sprzeciwu, no to zaraz raz będą coraz więksi politycy o tym mówi, coraz więksi, coraz więksi, i zaraz się to stanie faktem. A to jest, drodzy Państwo, bardzo niebezpieczne. Teraz zrobię taki mały spoiler. Ja uważam, że taka Unia będzie droga i niebezpieczna dla Polski. I zastanawiam się, po co ona jest w ogóle potrzebna w kontekście tego, że przecież Unia, Europe... przepraszam, że Ukraina złożyła akces do Unii Europejskiej dużo większego tworu i. Zdaje się, że ten akces został przyjęty i nawet zdaje się, że pani Ursula von der Leyen powiedziała o jakiejś takiej specjalnej, super szybkiej ścieżce. Więc za chwilę Ukraina będzie w Unii Europejskiej. Po co więc Unia polsko ukraińska Komu ona ma służyć? O tym będzie w dalszej części tego vloga, ale doczytajmy do końca. Ech. Ech i tak, e, e, ci politycy z aprobatą wypowiadali się o takim pomyśle. Politycy zgodnie zwracali uwagę na możliwości i wagę utworzenia Unii Polsko-Ukraińskiej. Podczas debaty wskazywano, że to, już, że to już realnie, nieformalnie ma miejsce poprzez otworzenie, otwarte domy Polaków dla wszystkich uchodźców z Ukrainy. No nie, drodzy państwo. Sorry, winę tu. Ale między otwarciem domu i przyjęciem człowieka, który ucieka przed wojną, a Unią z jego krajem, to jest mniej więcej taka różnica, jak między smoknięciem kobiety w policzek, a zgodą na utrzymywanie jej i jej dzieci. To jest kompletnie zupełnie co innego, drodzy Państwo. <laughs> przyjęcie uchodźców przez zwykłych Polaków to jest akt serca, akt dobroci, akt miłosierdzia, który swoją drogą uratował tyłek pisowi, bo pisowcy byli kompletnie nieprzygotowani na przyjęcie tej fali uchodźców. I gdyby ludzie nie przyjęli uchodźców z Ukrainy, to działyby się tu dantejskie sceny. Między innymi takie, jak przewidywałem, że się będą działy. No nie przewidziałem tej ofiarności Polaków i bardzo dobrze, że takie sceny się nie dzieją, bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo tu mogłyby się dziać straszne rzeczy. Mi się wydaje, że to zaskoczyło bardzo wiele osób, właśnie, że Polacy okazali się tacy ofiarni i mi się wydaje, że powinniśmy to uwypuklać, jakim ofiarnym jesteśmy na Ale to jest jedno, to jest odruch serca. Tylko tyle, ale i aż tyle. Natomiast unia między dwoma krajami jest to kwestia polityczna, gospodarcza, militarna. I tutaj nie może być już mowy o spontanicznym odruchu serca i reakcją na krzywdę, jaka dzieje się drugiemu człowiekowi. Drodzy Państwo, jakbym zobaczył, że na ulicy leży poseł Pisu, i na przykład, nie wiem, został potrącony przez samochód, i sprawca uciekł, i ten poseł Pisu jest ee, krwawi, jest ewidentnie poszkodowany i prosi o pomoc. To bym najpierw zadzwonił po Pogotowie albo poprosił kogoś, żeby potem po ten Pogotowie zadzwonił i zaczął mu udzielać pomocy, bo to jest od, odruch serca. Jeśli człowiek potrzebuje pomocy, to mu pomagasz. Ale to nie znaczy, żebym kiedykolwiek zagłosował na tą partię, a już na pewno nie znaczy, że, że ją popieram, a już na pewno nie znaczy, że chciałbym do tej partii wstąpić. I to jest mniej więcej taka różnica między przyjmowaniem uchodźców a Unią z danym krajem. Niemcy i Francuzi przyjęli bardzo dużo yy, uchodźców. Znaczy ludzi podających się za uchodźców z Syrii, a naprawdę będących na przykład z Afryki. Czy jest jakaś unia między Francuzami i Niemcami, a tymi krajami z Afryki, z których oni przyszli, albo czy jest unia francusko-syryjska, skąd oni formalnie szli, albo unia niemiecko-syryjska, skąd formalnie oni szli? Nie ma. Lecimy dalej. Podczas debaty, to, to, to przeczytaj jeszcze raz, podczas debaty wskazywano, że to już realnie, nieformalnie ma miejsce poprzez otwarte domy Polaków dla wszystkich uchodźców z Ukrainy. Trudna historia obu, obu narodów straciła znaczenie w obliczu konieczności zjednoczenia. Właśnie znowu uważam, że to jest nadinterpretacja. Nie konieczności zjednoczenia, tylko odruchu serca pomocy dla Krzywdzonych ludzi. Jeszcze raz przywołam ten e, przykład z posłem PiSu, który by został potrącony przez samochód i, i sprawca był uciekł. To, żebym mu pomógł, nie oznacza, żebym. Niczego więcej poza tym, żebym mu pomógł. E, przytoczono także, e, także słowa. E, Wołodymyra Zełęskiego o potrzebie powstania Unii Polsko-Ukraińskiej, o tym, że Polaków i Ukraińców jest łącznie aż 80 milionów, tylu ilu Niemców, co zostało wkomponowane w kontekst możliwości innymi gospodarczych, jakie mogłyby, się, mogłyby ze sobą mieć Unia obu krajów. Źródła informacji Fundacja Instytut Studiów wschodnich. Zdaje się, że to jest ten instytut, który ma bardzo popularny kanał na YouTubie. A, na, a nawet chyba kilka bardzo popularnych kanałów na YouTubie, które teraz są bardzo mocno promowane przez YouTube od, od, tego, od tego, odkąd się tam zaczęła ta katastrofa na Ukrainie. No nie no, powiedzmy wprost, napaść rosyjska na Ukrainę. I teraz, drodzy Państwo, tak, co jest ciekawe, próbowałem znaleźć te słowa Władymira Zaleńskiego tej potrzebie powstania, e, powstania Unii polsko-ukraińskiej nie znalazłem, a długo szukałem. Ja nie twierdzę, że ci ludzie mówią nieprawdę, tylko po prostu mówię, że nie znalazłem. Więc nie wiem, jak tutaj jest, ale no po prostu nie znalazłem. Powołam się na to, co tutaj zostało powiedziane. Żeby nie było wątpliwości, może pamiętacie, ja od wielu miesięcy e, mówię, że. Polską racją stanu jest polsko-ukraińskie pojednanie, prawda? Piszcie w komentarzach ci, którzy pamiętacie, że ja tak mówię. Więc to nie jest tak, że ja broń Boże szczuję na Ukraińców, wręcz przeciwnie. Ja tak jak od wielu miesięcy, tak i teraz mówię, że polsko-ukraińskie pojednanie jest racją stanu zarówno Polaków, jak i Ukraińców, zwłaszcza Ukraińców, ale Polaków również. I cały czas podaje taki argument, że historycznie, chociażby za czasów Rzeczpospolitej Szlacheckiej, my Polacy byliśmy szczuci na kozaków, Ukraińców, a oni byli szczuci na nas. Przez kogo byli szczuci? Przez ówczesne kraje, które nas nie lubiły, no, przez naszych ówczesnych wrogów, czyli carską Rosję i można powiedzieć Niemcy. Skoro więc kraje, które ówcześnie były naszymi wrogami, chciały nas na siebie poszuć, z samego tego faktu wynika, że my powinniśmy się pojednać. I podkreślam też, na przykład, co, jaki list wysłali, wysłali polscy biskupi do biskupów niemieckich, czytuję: wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Nie. Różne rzeczy się w historii dzieją, to przecież i żeby, żeby nie było wątpliwości, pojednanie musi być mądre i oparte na prawdzie, ale trzeba się pojednać i, bo to znaczy trzeba, no, należałoby, bo to jest polską racją stanu yy, i, i tyle. I teraz jest bardzo dobra okazja, jak w polskich domach jest bardzo wiele Ukraińców i jak w polskich szkołach jest bardzo wiele ukraińskich dzieci, żeby sobie wiele spraw wyjaśnić, bo to też nie jest tak, że Ukraińcy w historycznie robili wyłącznie złe rzeczy, aby Polacy byliśmy święci. Nie. Było bardzo wiele różnych niefajnych w historii rzeczy po obu stronach i oczywiście broń Boże nie zaprzeczam, ani nie próbuję wybielić zbrodni wołyńskiej. To była zbrodnia, wyjątkowo okrutna. Ale było więcej różnych rzeczy, i, Polska nie, i Polacy nie byli wyłącznie święci, zwłaszcza nasi książęta. I trzeba sobie o tym usiąść, porozmawiać i się pojednać. Ale między pojednaniem a Unią, no to drodzy Państwo, jest różnica mniej więcej taka, jak między podaniem sobie ręki z człowiekiem, który chciał Ci zrobić krzywdę, a założeniem z nim spółki komandytowo-akcyjnej. Albo jakiejś innej, tak? Pojednanie nie oznacza pojednanie. Unia to oznacza Unię. I tyle. Nie znalazłem, żeby pan Zełęski o tym mówił. To, że nas w sumie jest 80 milionów, to się zgadza tylu ilu Niemców no to jest ewidentne granie na germanofobii, co zostało wkomponowane w kontekst możliwości między innymi gospodarczych. Jakie mogłoby ze sobą nieść Unia obu krajów. No właśnie o tych kontekstach gospodarczych będę chciał porozmawiać, drodzy Państwo. I teraz sobie jeszcze powiedzmy kilka rzeczy. Jeszcze raz podkreślę. No, nie znalazłem. Nie znalazłem. Mm, nie znalazłem nic o, tej, o tym, co pan Zeleński mówił. Znalazłem Google najbliższą informację a propos tego. To wyrzucił mi artykuł Gazety Prawnej, ale to nie jest to, to jest tylko bliskie temu. Artykuł Gazety Prawnej z 11 marca 2022 roku, czyli drodzy Państwo, sprzed ponad miesiąca, pod tytułem Zeleński przed polskim parlamentem, między nami nie ma jakichkolwiek granic. Ale, ale tyle. no Chyba, że tutaj w tym artykule, na który yy, yy, była mowa o tej Unii, ale znaczy inaczej. Chyba, że pan Załęski powiedział, bo to jest a propos wystąpienia tego zdalnego przed polskim, yy, przed polskim parlamentem. Chyba, że pan Załęski powiedział coś, czego nie ma w tym artykule. No ale w tym artykule nie ma nic o tej Unii. Więc ja nie wiem, jakbyście, jeśli jak ktoś z Państwa ma artykuł źródłowy, jak, jak, i wy do tego, że, do tego, że pan Zełęski wzywał, zachęcał do tej Unii, no to ja bym był bardzo, bardzo wdzięczny, gdyby mi podesłać na ten mail biznesowy. I teraz, drodzy Państwo, taki, taki, taki tweet. Takiego, yy, takiego portalu. On jest dużym portalem, ma prawie dwie ćwierć miliona obserwujących. Na Twitterze nazywa się Wisegrad24. Po przetłumaczeniu na polski to jest Wyszegrad24. I tutaj czytamy. Ciekawy pomysł. Na siódmym Europejskim Kongresie, oczywiście czytam po przetłumaczeniu na polski. Na siódmym Europejskim y, Kongresie Samorządów wpływowi. Polscy politycy z całego spektrum zgłosili zgodzili się ze stwierdzeniem dobre określenie z całego spektrum, czyli ze wszystkich sił politycznych w Polsce nadszedł moment na utworzenie Unii polsko-ukraińskiej. Może to być sposób na natychmiastowe przystąpienie Ukrainy do NATO. O, tak. Znaczy nie, że ja się z tym zgadzam, tylko, że rzeczywiście to może być sposób na natychmiastowe przystąpienie Ukrainy do NATO. Czyli już widzimy, co Ukraina zyskuje, ale cały czas nie widzę korzyści dla Polski. No i potem, i, potem jeszcze widzimy w komentarzach takie dodatkowe, e, the politicians who agreed with the statement, to jest właśnie Władysław Kozienia-Kamysz, Jarosław Gowin, Cezary Przybylski, Maciej... E, Gduła i Czesław Bielecki, Peace Associated Politician. Dalej, politycy podkreślili ostatnie wypowiedzi prezydenta Zełyńskiego i fakt, że taki związek miałby populację ponad 80 milionów. Źródło Polska Agencja Prasowa, ale tutaj jako źródło podali ten artykuł, który ja przed chwilą czytałem. Także to, to też nie jest takie jakby źródło pierwotne, tylko ten pap twierdzi, że oni tak powiedzieli. Cały czas nie ma, nie ma tutaj linku do, do wypowiedzi pana Załęskiego. Ja nie twierdzę, że ci panowie kłamali, tylko że strasznie ciężko to znaleźć. Inni uczestnicy mówili, że związek byłby o krok za daleko, ale Konfederacja byłaby dobrym rozwiązaniem. Przy czym tutaj nie chodzi o... Nie chodzi o o tą partię Konfederacja, tylko chodzi o Konfederację Polsko-Ukraińską, czyli takie, takie państwo konfederacyjne, żeby zrobić. Drodzy Państwo, co ja na ten temat myślę, to ja może przypomnę 2014 rok, kiedy to pojawiły się informacje, że Władimir Putin zaproponował Donaldowi Tuskowi. Rozbiór Ukrainy. Żeby Polska wzięła sobie tylko część Ukrainy, tą, która nazwijmy to, kiedyś należała do Polski, Taki, takie stanowiła kresy wschodnie. O, żebyśmy tą część sobie wzięli, a Rosja sobie weźmie inną część. I wtedy pojawiały się dwa typy głosów. Pierwszy typ głosów, który jest niewątpliwie głosem prawdziwym. Pod którym się podpisuje, że byłoby to łajdactwo i byłby to rozbiór suwerennego kraju, i że historia historią, ale zabranie części kraju napadniętego przez inny kraj no, nie leży w polskiej naturze i po prostu takich rzeczy nie powinno się robić, bo to świństwo jest. Ale takich głosów było mało. Więcej. Ludzi dawało takie argumenty, i to byli bardzo topowi politycy, wydaje mi się, że również prawa i sprawiedliwości, że przyłączenie części Ukrainy do Polski byłoby samobójstwem politycznym, gospodarczym i militarnym. Jeśli przyłączenie części byłoby takowym, za zgodą Rosji, to. De facto połączenie całego kraju, w sytuacji, w której Ukraina jest częściowo pod rosyjską okupacją i w sytuacji, w której Rosja ewidentnie chce Ukrainę zniszczyć, jest samobójstwem podwójnym. Tym bardziej. Ściąga bowiem bezpośrednie niebezpieczeństwo na to, że my, Polacy, będziemy ginąć na Ukrainie za Ukrainę. A to nie jest polską racją stanu. Ale zacznijmy od rzeczy, na których lepiej się znam, czyli od gospodarki, potem przejdziemy na politykę, a militarne sprawy będą na końcu. Drodzy Państwo, skoro przyłączenie do Polski fragmentu tylko Ukrainy, mówiono, że byłoby samobójstwem gospodarczym, gdyż wiązałoby się zdecydowanie za dużymi kosztami do poniesienia dla Polski, że po prostu Polski nie byłoby stać na to, to połączenie się z całą Ukrainą w dodatku bardzo mocno zniszczoną, którą trzeba odbudować, która od dłuższego czasu nie pracuje normalnie i ponosi wysiłek wojenny. Tym bardziej takie jest. I teraz komuś się może wydawać, że to takie drobne, to, to, to żaden problem. Nie, drodzy państwo. Nie. Yy, Niemcy. Zburzenie muru berlińskiego. Niemcy wschodnie i zachodnie. Koszty zjednoczenia Niemiec, gdzie z jednej strony byli Niemcy i z drugiej strony byli Niemcy, bardzo podobna kultura, różniło ich zaledwie to, że Kilkadziesiąt lat, nieduże kilkadziesiąt lat. Zachód był, nazwijmy to, pod kontrolą Zachodu, a Wschód był pod kontrolą Związku Radzieckiego. Różnice gospodarcze, ekonomiczne, kulturowe były tak dalekie, że po pierwsze kwestie polityczno-społeczne do dzisiaj nie zostały załatwione, a gospodarczo zjednoczenie Niemcy Zachodnie kosztowały niewyobrażalne ilości pieniędzy. Tu Mówimy nie o połączeniu się dwóch części kraju sztucznie rozdzielonych, tylko o Unii dwóch krajów, z których jeden kraj jest geograficznie bodajże dwa razy większy od Polski, jest dużo biedniejszy od Polski, na Ukrainie zarabia się kilkakrotnie mniej niż Polska i który właśnie ma ogromne zniszczenia wojenne. I dzieje się to w sytuacji, w której Dzieje się to w sytuacji, w której Polska jest w zapaście gospodarczej. To już nawet nie jest kryzys, to już jest zapaść gospodarcza. W związku z tym, dokonanie takiej unii oznaczałoby dla Polski po prostu zajechanie się gospodarcze. Po prostu. Tylko tyle i aż tyle. Druga kwestia, kwestie kulturowe. Na Ukrainie jest zupełnie inna kultura niż u nas. Między innymi. Na Ukrainie jest straszne łapownictwo, jest straszna korupcja. My mamy już całe pokolenie, które nie pamięta ta wszechobecnej korupcji. Ja jeszcze pamiętam, ja jeszcze pamiętam czasy, gdy lekarzowi w gabinecie lekarskim dawało się łapówę, bo inaczej cię nie leczył. Czasem pieniądze, czasem czekoladę, sadzody banknotem, czasem, jako, czasem kopertę, czasem kawę, różne rzeczy się dawało i to było nagminne. Ja jako dzieciak dokładnie pamiętam, jak rodzice flaszki i inne rzeczy lekarzom nosili i to było normalne. Prawie każdy pacjent pod gabinetem siedział z tak zwanym załącznikiem, z reklamówką, w której była łapuwa dla lekarzy. To było standardem. Łapuwy dla urzędników były standardem. Łapownictwo w Polsce w czasie PRL-u było standardem. Niedługo po skończeniu PRL-u też było łapownictwo standardem. Na szczęście potem się to zmieniło. Choć podobno pewien lekarz polityk Obra, nieważne, ale przynajmniej nie jest takie powszechne. Na Ukrainie, co jeszcze niedawno było wiedzą powszechnie znaną, o której pisały media głównego nurtu, łapownictwo jest tak wielkie, że studentom, znaczy ludziom, którzy zrobili maturę na Ukrainie, bardziej się opłacało przyjechać na płatne studia do Polski niż bezpłatnie studiować na Ukrainie. Dlaczego? Bo w Polsce nie musieli dawać łapówek. I te łapówy na Ukrainie, rzekomo, ale to mówię, wiedza powszechnie dostępna, były tak wielkie, że właśnie konieczność opłacania studiów i życia w innym kraju była niższa niż te wszystkie łapówy, które trzeba było płacić na Ukrainie, żeby skończyć studia. I nie, nie, nie te łapówy nie były za to, że jakiś tam łapserdak się nie uczył. I nie wiem, zasługiwał na pałę, a, a chciał mieć piątkę w indeksie. Nie. To było tak, że człowiek się uczył, dostał piątkę, ale mu nikt tej piątki nie wpisał do indeksu, jeśli nie dał w łapę. To, i, to jest, I to jest jeden z wielu aspektów kulturowych. I żeby nie było wątpliwości, to nie jest tak, że ja twierdzę, że Ukraińcy są źli, tylko że tam jest inny system. I w momencie, w którym. Przepraszam. To są po prostu zupełnie inne systemy. I jak wy myślicie, jak się takie dwa systemy ze sobą zetchną, to to będzie działać tak, że. Te systemy będą sobą mówiąc krótko, walczyć. Albo, co mam nadzieję, by nastąpiło, znaczy, ja mam nadzieję, że tej Unii nie będzie, powinna być zacieśniona współpraca, to oczywiście. Współpraca, handel, ale, już, ale ta zasadach uczciwych, a nie takich, że my im różne rzeczy dajemy, oni nam blokują transporty do Polski. Nie? No ja mam nadzieję, że to się jakby skończyły te. Niefajne rzeczy, które Ukraina jako kraj nam robił, że to doszło do przyszłości. Powinniśmy współpracować, na przykład powinniśmy y, uczestniczyć w wydobyciu surowców na Ukrainie y, i wiele, wiele innych rzeczy. Oni podobno mają bardzo dużo gazu łupkowego. Powinniśmy więc móc na przykład pozyskiwać ten gaz łupkowy z Ukrainy i wiele, wiele innych rzeczy. Także powinniśmy współpracować, powinniśmy się pojednać, powinniśmy współpracować, handlować, kooperować to wszystko tak. Ale Unia, Unia, nie, Unia dwóch krajów de facto zakłada zrobienie jednego państwa, tak jak była Unia Polsko-Litewska, nie? No to w tym momencie, gdyby tak się stało, to, to cywilizacyjnie poprawne byłoby, żeby polski system walczący z łapownictwem wprowadzić na Ukrainę, czyli żeby na Ukrainie wyplenić łapownictwo. Jak wam się wydaje? Czy to byłoby w miesiąc, w dwa, trzy? A może to trwałoby wiele lat, a ci ludzie, którzy żyją z łapownictwa, by przed tym się bardzo, bardzo, bardzo e, mocno bronili? Jak Wam się wydaje? Bo mi się wydaje, że to byłoby bardzo długie, bardzo skomplikowane, bardzo trudne i bardzo drogie. Kwestie ekonomiczne już poniekąd omówiłem. E, Ukraina jest krajem dużo biedniejszym. No i najważniejsze kwestie militarne. Drodzy Państwo, w momencie, w którym bylibyśmy w Unii z Ukrainą, nie, że w Unii Europejskiej, tylko w Unii Polsko-Ukraińskiej, byłaby Unia między dwoma krajami, w sposób oczywisty bylibyśmy zobowiązani, my Polacy, walczyć za Ukrainę na Ukrainie. Tyle. To jest w sposób oczywisty dobre dla Ukrainy, w sposób oczywisty stanowi zagrożenie dla Polski. I o takich rzeczach, Politycy nie mają prawa decydować bez naszej zgody. Po prostu nie mają takiego prawa. I tyle. I uważam, że jest to wybitne świństwo. Zwłaszcza, że ostatnie kilka lat nauczyło mnie bardzo wyraźnie, jak to działa. Działa tak, że najpierw się pojawia jakieś zanansowanie, potem się temat podbija, 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 a potem taki temat. Chodzi w życie. Jeszcze raz podkreślę. Polsko-ukraińskie pojednanie, tak, to jest polska racja stanu. Ukraińska zresztą też. Mówię to od wielu, wielu miesięcy, być może już nawet lat. Na pewno na długo przed konfliktem Polsko... Przed konfliktem, przed, przed napaścią Rosji na Ukrainę. Ale pojednanie, wybaczenie... Drodzy Państwo, jest kilkoro ludzi, którzy mnie bardzo skrzywdzili Pewnie gdyby szczerze przeprosili, szczerze zadośćuczynili i szczerze, szczerze pokazali, że im przykro, pewnie byłbym im w stanie wybaczyć i się pojednać, ale nie miałbym ochoty nigdy, gdy, gdy, kurde, z nimi wchodzić w żadne spółki, układy czy współpracować. Z Ukraińcami natomiast powinniśmy, z Ukrainą. Znaczy z Ukraińcami to już współpracujemy, ale z Ukrainą powinniśmy współpracować gospodarczo, handlowo, powinniśmy robić biznes, ale nie wchodzić w Unię, bo to po prostu jest dla Polski zagrożeniem gospodarczym, kulturowym, w takim znaczeniu, jakim już mówiłem, nie mam nic do Ukraińców, ale na przykład tam jest system bardzo mocno oparty na łapownictwie. A także Drodzy Państwo, militarnym. I dlatego się na coś takiego po prostu nie zgadzam. Uważam, że jest to świństwo i niestety, drodzy Państwo, tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!